Nie wiem, chyba się to spaliła ta tableta, czy jeszcze nie? Jeszcze jest trochę tablet. No ale w ten sposób, takie to jest wymuszone odymianie na siłę. Możemy trochę może ewentualnie skierować, żeby ten dym wszędzie tam wskoczył. Ciepłe. Czy tableta się dobrze jara? No zobaczymy skutek. Niby pisze, że osyp już powinien być po 2 godzinach sprawdzony według karty katalogowej dodanej do Apivarolu, no ale nie wiadomo. Jest, no jeszcze można, jest tutaj pęsetka, jest, delikatnie ruszyć. Spróbuj się na tym jeszcze. No, z tego co widzę, już nie ma nic. No i przymknąć. Tu już. Same strucle. Nie ma nic już w środku. No i ten sam zabieg trzeba wykonać na drugim ulu. Czyli przynosimy nasz profesjonalny sprzęt do drugiego ula. No i one co tam elegancko, ten dym tam będzie się kłębił, żadną stroną nie będzie wychodził. I ten dym powinien powalić tą warozę. Dobra, robimy tą samą sytuację tutaj. Wkładamy najpierw naszą szufladę. Teraz sprawdzamy, jak jest z wentylacją. To sama sytuacja co w dużym ulu. Robimy cyk, zamykamy wentylację, zamykamy. Słoik nam zamknie tą dziurę z cukrem. Zamykamy. Syrop cukrowy przerobiony. Dobra. Czyli robimy to samo. Tu sprawdzamy, czy sprzęt działa. Działa. Worek jest przygotowany. Ok. Bierzemy tabletę. Zapalamy tabletę. Tableta zapalona, wrzucamy ją do środka, włączamy sprzęt, zaczyna dymić, jednocześnie zamykamy wlotek. No. Zobaczymy, jak to zadziała, nie? Tam się zlatują pszczółki. No, ale musimy poczekać. Jak tam nasza tableta? No jeszcze jest. To jak mówię, to jest drugie moje odymianie. Pierwsze robiłem bodajże jakoś 2 tygodnie temu. Drugie stwierdziłem, że zrobię na koniec właśnie miesiąca, a że od jutrzejszego dnia ma się podobno popsuć pogoda. To jest to chyba ostatni, najlepszy możliwy dzień do takich zabiegów. Ok, ruszmy tam jeszcze tablet też, bo mi się tam całkowicie jeszcze zapaliło.
Dobra. Okej. Ostatnie jakieś tam spalone kawałki. No i tyle. Myślę, że to musi być teraz zamknięte, znaczy musi być. Podczas spalania tabletki na pokrywce od słoika jest napisane, że około tam 20 minut powinien być ten wlotek i wszystkie pozostałe wentylatory, odpowietrzniki pozamykane. Tak, żeby ten dym przez 20 minut tam ingerował w te pszczoły, prawda? Można by ewentualnie tutaj spróbować uczknąć, może otworząć delikatnie, żeby chociaż jedna pszczoła mogła wejść. Nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, bo to widzę, jakaś przyleciała z jakimś urobkiem żółtym. No myślę, że za 20 minut, no za 10 minut wezmę im to, otworzę i zobaczymy, jaka będzie tego później sytuacja po 2 godzinach. Dobra, no to na dzisiaj mi się wydaje to wszystko. Dzięki serdecznie. Cześć.